Siema, Tomek Igrąciuk. Borys Wankowski. Dzisiaj pokażemy parę technik, które można użyć zarówno w MMA, jak i w serwisie. Specjalnie dla Grappler Info. Także zaczynamy. Pierwszy. Jesteśmy w zakrytej gardzie. I wiadomo, w serwisie będziemy kombinowali na różne sposoby, żeby ją zerwać i tak dalej. Tutaj nie ma takich szans, bo w momencie, kiedy ja będę chciał przypuścić swoją nogę, będę stał strzał i tak dalej. Dlatego zaczynamy. Ręce na łokcie wycieczki, żeby będziemy mogli ani nam zagrażać, ani nie. I teraz. Pięć lewa ręka. Od razu. Łokciem w udo, po czym jakbyśmy chcieli je odbić od tego uda, trafiamy go w twarz. I tak samo drugie ręka. Łokieć. No, wracamy. Do momentu, kiedy nie rozrywa. Czyli jeżeli nie rozrywa, cały czas bijemy kłamszą z jego uda, zarówno twarz. W momencie, kiedy uderzymy i rozerwie, od razu, wiadomo, noga do ziemi, swoim kolanem wchodzą na jego udo, ciasno przylegają z jego ciała. Od razu, prawa ręka pod pachę, lewa pod głowę. Ląduję w własnym pozycji. Ręce pamiętać na łokcie, żeby nie umieć uderzać. I jedziemy. Kolano, twarz, druga ręka, hop, hop. I w momencie, kiedy rozerwie, hop, od razu wchodzimy uder piszczałem na jego udo. Ciaśniutko kolano przy macie, przy jego ciele. Teraz lewa ręka pod pachę, prawa przez głowę i przechodzimy, to już pewnie każdy znasz, do bocznej pozycji. Stąd oczywiście możemy ustawić się do boku i dodawać dalej czasu.